Ten instrument pochodzi z weneckiej pracowni Pietro Guarneriego. Został zbudowany około roku 1740. I najpierw był przechowywany w kolekcji w Antwerpii. Z tej kolekcji wykupił go Henryk Wieniawski prawdopodobnie 5 lat przed swoją śmiercią, czyli w roku około 1875. A wiemy to stąd, że do skrzypic dołączony jest list napisany ręką Mikołaja Rubinsteina, który był przy śmierci kompozytora i bliskiej przyjaźni. To Mikołaj Rubinstein opisał ten instrument w detalach, jak jest zbudowany, jakie są znaki szczególne instrumentu i potwierdził, że to jest instrument ten, na którym Wieniawski grał przez ostatnie 5 lat swojego życia. Po śmierci Henryka Wieniawskiego instrument oczywiście trafił do rąk wdowy po Henryku Wieniawskim. Przyjechał z trumną do Warszawy i 11 kwietnia w czasie ceremonii pogrzebowej w kościele Świętego Krzyża został złożony na trumnie z Henrykiem Wieniawskim.